Siemano wszystkim, cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w Katlow, dzisiaj jest drugi dzień naszego pobytu. Wczoraj przyjechaliśmy późno, mieliśmy dwugodzinne spotkanie z zarządem Wagner Fishing. A dzisiaj mamy plany bardzo intensywne. Będziemy zaraz zasiadać do stołu i będziemy do wieczora z chłopakami ustalać rozwój marki, jeżeli chodzi o teren na Polskę. Znaczy, śniegu napadało. Szafa już poszedł kusować pewnie od rana tam, gdzie się rozstawił. Gdzieś tam rozstawił już pewnie jakieś swoje siaty. Wieczory stoją. Poznańskie. Grzesiu już też ubrany, przygotowany, żeby pójść na śniadanko. Pokażę wam bazę, jak to wygląda. Typowa czeska pogoda, czyli śnieg. U nas przyjechaliśmy wczoraj w Szczecinie, to było plus 10. Tutaj jest gdzieś, ile jest szafa teraz? No około dwóch. Dwóch? Około dwóch, mrozu nie ma, ale w nocy chyba trochę przygroziło. W Pradze byliśmy wieczorem, to zaczął padać śnieg. Mamy do Pragi około 100 km. Jesteśmy na terenie Katlow, czyli mamy po lewej stronie jezioro komercyjne na Karpie. Po prawej naszego domku mamy Sumy, jest tam około 100, tak powiedział Jakub? Około 100, największy 250, ale kilka albinosów. O, no więc jeżeli chcecie w wakacje przyjechać, spróbować sił, to zapraszam. W opisie będzie link do właśnie strony internetowej całej bazy. A my idziemy się ubrać, jeszcze wam pokażę domek. Fakt, że już jesteśmy po jednym dniu, więc nie ma porządku, ale tak, łazieneczka. Gościnny pokój plus z aneksem kuchennym, tam jest druga sypialnia. Do góry idziemy, mamy. Tu mamy o jedno łóżko z telewizorem, tu mamy większą sypialnię. No i widzę z okna właśnie jeziorko, gdzie mieszkają wąsate Sumy, nasi przyjaciele. Dobra, ubieramy się i widzimy się zaraz. Pokażę wam nowości, które wjadą już od, mam nadzieję, końca kwietnia, maja do sklepów, a będzie się działo. Śniadanie w tym samym domku. Tak, śniadanie mamy w tym samym domku. Jest ich tam ponad 100, największy 250, tak jak przed chwilą Grzesiek mówił. Parę albinosów. O, tutaj z tej strony nie zobaczymy, ale może z tej. Ale mega, mega teren. O, wysepka, gdzie można się podwiązać. No małe jeziorko. Ale ryby są, można fajnie się pobawić. O, tutaj jest miejsce, gdzie można zrobić zasiadkę. Uchwyty wbite są w ziemię. A po drugiej stronie ulicy jest i większe jezioro, tam to jest Katlow, tam gdzie mamy karpie, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Idziemy zjeść śniadanie i idziemy dalej działać, bo marka Wagner Fishing jest na etapie dużego rozwoju. To wam niedługo przedstawię nasze plany, a ten rok będzie naprawdę, mam nadzieję, owocny, prawda? Opowiadasz o nowej serii, czy co? O nowej, no ogólnie, o brandzie naszej marki, które mamy plany na ten rok, co nam wczoraj Jakub przedstawił. Bardzo fajne rzeczy, kilka fajnych innowacji, naprawdę. Ale są, niektóre są takie innowacje, że mamy zakaz pokazania jeszcze, mówienia. Ale jeżeli chodzi o porównanie do innych firm, no to bije na wszystko, co nie? Bez kitu. No są po prostu przemyślane. Przemyślane wszystko, nie jest to masówka, to co ma każda firma, tylko no tutaj też wieloletnie doświadczenie Jakuba i wszystkich testerów owocuje naprawdę fajnymi produktami. No. Dobra, idziemy się ogarniać, idziemy, co? No, no jeszcze nas nie wpuszczą, bo tam tosty się żyje. Tosty też żyje? Dobra. Chłopaki są już tutaj gotowi. Jest Jakub. Nowości. A więc tak, nowości. Zobaczcie tutaj, co szykujemy dla was na ten sezon. Cała seria haków. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o haczyki, to będzie cała, że tak powiem, seria różnych rozmiarów. Będziemy mieli najwięcej jakby do wyboru z każdego typu. Chcemy, żebyście mieli po prostu duży wybór. Tutaj akurat jest taki, no już można powiedzieć, najbardziej popularny teraz hak, który możemy zastosować zarówno do zestawu stacjonarnego,
jak i do Fireballa. Haki są oczywiście pakowane, tak jak wszystkie te nasze produkty, w biodegradowalne, w pełni opakowania. Co jest ważne, zero plastiku w każdym. I zobaczcie, to jest mega temat. Czym się różnimy od tych wszystkich innych haków na rynku? To nie jest żaden astatik. To jest rzecz, która ma wam pomóc przy podbieraniu ryby. Ten hak, tak, ten hak w nocy będzie świecił, więc dla waszego bezpieczeństwa będzie łatwiej zobaczyć, gdzie ten hak ląduje w pysku ryby, żeby przy podbieraniu po prostu się nie nadziać. Ja się raz już nadziałem, także akcja była gruba. W szpitalu nie mogli sobie też poradzić z tym. W każdym takim opakowaniu, słuchajcie, macie 4 sztuki. Będą naprawdę w bardzo dobrej cenie, zobaczycie niebawem. Chciałbym wam jeszcze pokazać tutaj bardzo fajny hak, typ haka. To jest Power Octopus, czyli haki typowo do zestawów na robaki. Zobaczcie, długa szyjka, czy zwał jak zwał, no pozwala wam na fajną prezentację tej przynęty. One są idealne do robaków, do kalmarów i tak dalej. Chociaż ja wam powiem też, że jeżeli chodzi o stacjonarkę, ja jestem takim, że tak powiem, trochę tradycjonalistą i dla mnie haki Ebro są no mega, po prostu takim klasykiem, tak? Ten kształt jest idealny, jeżeli chodzi o zestaw z podwodnym spławikiem. Nigdy mnie nie zawodziły tego typu haki. Gdy taki haczyk ląduje w przynęcie, no mamy naprawdę bardzo wysoką skuteczność, jeżeli chodzi o zacięcie tej ryby. Jak dla mnie faworyt, jeżeli chodzi o zestawy takie stacjonarne. Chciałem wam jeszcze pokazać tutaj, jeżeli chodzi o ochronę naszego zestawu. No jak wiadomo, jeżeli mamy już węzeł bez węzła, czy jakiś inny węzeł, który chcemy ochronić, stosujemy wężyk. Te wężyki są silikonowe, co też nas odróżnia. Po pierwsze, będą trwalsze. Po drugie, one fajnie będą nachodzić na duże oczka tych haków. Co jeszcze? W jakich rozmiarach mamy je? To znaczy tutaj mamy 8 mm. Okay. To są na razie tylko dwa, tak? Ale będziemy mieli większy. Na Rybomanii będziecie mogli zobaczyć. Większy zakres, tak? Ja jeszcze o jednej rzeczy nie wspomniałem, co jest też bardzo ważne. Każdy z tych haków, zobaczcie, one mają lutowane wszystkie oczka. Tutaj nie ma miejsca po prostu na jakieś doginanie tych oczek. One są wszystkie pełne. No i co też ważne, te oczka są odpowiednich rozmiarów, jeżeli stosujecie, tak jak ja przynajmniej, w większości końcowych zestawów do stacji mono. I taki mono 1-2 spokojnie przez te haki przewiązujemy. I też musimy wytłumaczyć, że mono to nie fluo. Fluorocarbon. Wiecie, na przykład niewiele osób o tym wie, że fluorocarbon to jest największe gówno, jeżeli chodzi o środowisko, tak? Ta. Bo natura sobie po prostu nie radzi z fluorokarbonem. Jeżeli chodzi o mono, tak naprawdę jest to zupełnie inny materiał i no dbajmy o to środowisko, mówiąc pokrótce. Ja jeszcze chciałem wam jedną rzecz tutaj pokazać na pewno. Naszą serię plecionek, bo jak widzicie, mamy 3 rozmiary. 0,40, 0,50 i 0,60. Jeżeli chodzi o 0,40, to jakby my rekomendujemy wam, żebyście używali tej plecionki do spinningu, do trollingu. Jeżeli chodzi o stacjonarne łowienie, ja oczywiście preferuję 50 i 60. W tym roku, znaczy w zeszłym sezonie łowiłem na 0,50, nigdy mnie nie zawiodła. Ośmiosplotowa plecionka, co też jest ważne. Niektórzy się z was też boją kolorów plecionki, ale to nie jest po to, żeby to ryba widziała czy nie. Ona tego nie widzi. Ale kolorowa plecionka pozwala wam na jedną rzecz. Nie trzeba używać jako sondy do dna na przykład, żeby sondować dno na przykład. Tak, jeżeli chodzi na przykład o vertical, bo tutaj jest co 5 metrów jest jakby zmiana koloru. Ale jeszcze mam, Michał, na myśli tutaj to, że jak wystawiamy zestaw do stacji, nasze linki idą nad wodą, żeby nie zbierać tego syfu, tak? Więc taka plecionka w takich kolorach będzie o wiele łatwiej zauważalna przez innych użytkowników szlaku wodnego, no i przez nas, jeżeli w nocy płyniemy po daną rybę, musimy po nią wypłynąć, reszta kij stoi, o wiele łatwiej zobaczymy coś takiego i nie wpłyniemy w nasz zestaw. Krętliki może. A, krętliki jeszcze są. No i tutaj to jest, wam powiem, że też mega temat, bo póki co moim zdaniem są to najmniejsze, jeżeli chodzi o rozmiary w porównaniu do innych firm, a najmocniejsze krętliki, które będą dostępne na rynku. Tutaj widzicie tylko kilka sztuk, ale jakby cały full range będzie niebawem.
oczywiście kółka łącznikowe, No i tu jest bardzo też fajna rzecz, zupełnie coś nowego. Ja akurat, no jak sami wiecie, nie jestem jakimś łowcą wertykalnym, chociaż też lubię połowić na wertykal. Ale dla ludzi, którzy łowią wertykalnie inlina, albo nawet nie tylko inlina, ale normalnej wędki, ale łowią z łapy, tak? No to wiecie, jak może wyglądać po prostu wasza ręka po zacięciu. Nawet niedużej ryby, tak? Jeszcze nie daj Boże wam się zawinie gdzieś ta pleciąga. A te małe ryby najmniej walą i wtedy mogą przyciąć. Tak, dokładnie. A zobaczcie, to jest mega neoprenowa rzecz. Są dwa w zestawiku i możecie sobie na dwa palce je fajnie założyć i macie po prostu ochronę na palce. Nawet myślę, że to będzie przydatne, jeżeli będziemy mieli jakiś zaczep i po prostu, żeby to wyrwać z danego zaczepu, nie? Czyli uniwersalne, do zacięcia i do wyciągnięcia na przykład zaczepu. Tak, jak najbardziej. No, no i tutaj oczywiście, jak wiecie, w zeszłym roku prezentowaliśmy wam serię, tutaj akurat już nie ma, Magica. Teraz wchodzi nowa seria, V-Static. To są wędki również bardzo, bardzo dobre. Oczywiście high-end to jest seria Magic, tak? Ale te wędki, testowaliśmy je tutaj dzisiaj na spotkaniu, mają świetną pracę. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o komponenty, zobaczcie, to wykonanie jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Co jest też, myślę, że ważne, one będą wychodzić w dwóch długościach, 2,80 i 2,40. Wiecie, 2,40, powiecie, że do stacjonarnego łowienia u nas mogą być za krótkie, ale jak najbardziej, jeżeli pojedziecie na jakąś, nie wiem, rzekę we Francji czy gdziekolwiek, tam wszędzie są krzaki do góry, więc taka wędka 2,40 wtedy będzie idealna, albo na przykład do łowienia z łodzi będą idealne. Więc to jest nasza nowa seria, jeżeli chodzi o łowienie stacjonarne. Tak jak powiedziałem, dwie długości, tak? I co też ważne, wiecie, jak wstawiacie wędkę do podpórki sumowej, ona stoi tak całą noc. Nieraz pada deszcz, ta wilgoć, tego jest po prostu multum. My mamy tutaj, nie używamy pianki na końcu tej wędki. To jest z ABS-u, także to wam nie będzie nasiąkać. To wam nie będzie nasiąkać i w tym momencie no, nie będzie się niszczyć ten dolnik tej wędki. Bardzo fajna praca tych wędek. Ja już nie mogę się doczekać, aż kiedy je przetestujemy teraz w tym sezonie. Też fajna rzecz, która nas też mocno wyróżnia. Pokaż tutaj, Michał, jak możesz. Mamy tutaj do góry takie omotki. Tak naprawdę jest to rzecz, która wam ułatwi znalezienie jakby swoich wędek, na przykład jeżeli wypłyniecie po rybę w nocy, także możecie za pomocą po prostu światełka. I każda wędka, czy do metod aktywnych, czy do stacjonarnych, ma taką charakteryzuje omotkę. Się taką omotką właśnie. Tak, dokładnie. A jeszcze tylko nie powiedziałem, ta nowa seria, słuchajcie, to jest seria od 200 do 800 gram ciężaru. Tak. Okej. Okay. Dobra, to teraz Grzesiu trochę opowie nam o aktywnie zasumę, tak, zapraszam. Mamy tutaj nowe wędki, ale to już pokażę Grzesiu. Orion V Active. Origin. Nie, ten kij jest tak lekki, to jakbym miał porównać go do tej serii, co była, długościowo. To jest chyba 5 cm różnicy, no tak? Bo to jest tak, 90. A Magiki były 1,95 Charakteryzuje się na pewno innym designem. Uchwyt podwójny, Tak. Bagrusa dobrze trzymał. Bo bagrusa trzeba mocno trzymać, bo jak się zakręci go, no to... Bellybolta jest seria właśnie zrobiona. I pod multik. Bellybell. Tak, i on jest do 165 cm, do 200, nie widzę ostrości, do 200 gramów. No ale też oczywiście one są jakby nazwa serii jest Belly, ale... Pokaż tak troszeczkę powoli. Z łodzi jak najbardziej, czy z kajaka, nie ma problemu. Kozak naprawdę jest. Tutaj mamy jeszcze New Active. I tutaj New Active na łapanie, wędki do łapania z łodzi na przykład. Pod multika. One wszystkie będą dostępne, żebyście mogli je zobaczyć na Rybomanii w Poznaniu. Jest moc. Ja sam dzisiaj to naginałem do kija
I już niedługo będziemy je testować w Hiszpanii, bo wylatujemy z Grzesiem 2 kwietnia na Ebro, więc mam nadzieję, że będą się gięły te wędki po sam dolnik. Co ciuchy, tam beret jest jeszcze dobry. No, no nic, no jak... A jeszcze fajna rzecz, słuchajcie, myślę, że warto też pokazać. Seria czapek i co je bardzo wyróżnia ze wszystkich czapek. Wiecie, jak pada deszcz, jest problem zawsze, tak? A chcecie mieć ciepło w głowę, to są czapki wodoodporne. To są czapki wodoodporne. Ja mam jedną, co będzie. A, no tym, ale ty masz ten drugi właśnie model, tak, nie? Tak, tak. To co, podsumowując nasze spotkanie dwudniowe? No myślę, że było bardzo, jak zawsze, przyjemnie, fajna atmosfera z chłopakami. Jakub to nas ugościł jak królu. Nasz brzuch król. Dobra, to dziękujemy jeszcze raz, Jakub, Żółwik. Widzimy się w Poznaniu. Dokładnie. A my wracamy do Szczecina, bo mamy kawał drogi. No nie tylko do Szczecina, wy paprykarze do Szczecina. Ty do Pyrlandii. Ty do Pyrlandii. Do zobaczenia, hej.